Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia jest pan Kazimierz Michałkiewicz. Krzysztof. Przepraszam, Krzysztof Michałkiewicz. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Polityki i Społecznej. Witam bardzo serdecznie raz jeszcze. Panie ministrze, na jakim etapie są teraz negocjacje między rodzinami, ministerstwem a rodzinami osób niepełnosprawnych, które mają już dzieci niepełnosprawne, ale dorosłe? Pytanie ważne na pewno, jeśli chodzi o i rodziców, i jeśli chodzi przede wszystkim o ich dzieci, o tą młodzież niepełnosprawną. Każdy dzień jest ważny, natomiast to w dużej mierze od nich zależy, kiedy zdecydują się, że dobro ich dzieci jest ważniejsze niż to, co chcą osiągnąć, a osiągnęli już wszystko to, co zapowiadali. Chcieli się spotkać z najważniejszymi osobami w państwie. Byłem ja z panią minister Rafalską, był pan prezydent, był pan premier. Mieli dwa postulaty. Postulat zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pan premier obiecał, że szybko poprowadzimy pracę, żeby faktycznie tą rentę socjalną zwiększyć, wyrównać do renty ZUS-owskiej. Także mieli postulat, jeśli chodzi o dostęp do rehabilitacji. Pan premier bardzo poważnie potraktował ten postulat. Powiedział, że postulat jest ważny, natomiast ważne jest także, żeby znaleźć źródło finansowania. Stąd nowa danina, danina solidarnościowa. Stąd pomysł na stworzenie funduszu, z którego to mogłoby być finansowane. A ta danina to także ciekawy pomysł, ważny pomysł, przypomnienie społeczeństwu, że osoby najsłabsze zależą od nas wszystkich i że jeżeli chcemy się z troską nad nimi pochylić, to także odpowiedzialnością społeczeństwa, odpowiedzialnością wszystkich nas jest znaleźć środki finansowe na to wsparcie. Panie ministrze, proszę powiedzieć, no bo zdaje się, że jednak protest w tej chwili jeszcze trwa. Jakich zapewnień jeszcze oczekują protestujący? No bo pan mówi o tym, że wszystkie ich postulaty, rzeczywiście to były dwa. Jedno to zrównanie renty socjalnej, o którym pan powiedział, drugie podniesienie dodatku rehabilitacyjnego, zostały przyjęte przez rząd i rozumiem tak pana wypowiedź w taki sposób, że prace już się rozpoczęły, ale dlaczego w takim razie nie doszło już do oficjalnego zakończenia tego protestu? Mam kontakt z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych. Wiem o bardzo różnych ich potrzebach. Oczywiście dostępność do rehabilitacji jest bardzo ważna. Także w naszych działaniach, w tym, co robiliśmy przez ostatnie dwa lata, traktujemy to priorytetowo. Natomiast oczywiście zawsze musi być jakaś kolejność. Uważaliśmy, że najpilniejszą sprawą jest dostarczenie tej rehabilitacji dzieciom, bo to dla dzieci jest ważne. Jeżeli dostaną w porę możliwość wykonania zabiegu, możliwość odpowiedniej rehabilitacji, to często jakość ich życia, niepełnosprawność jesteśmy w stanie w sposób znaczny ograniczyć. I oczywiście także myślimy o innych działaniach. Myślimy o tym, żeby stworzyć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia specjalnie dedykowany pakiet rehabilitacji dla osób, które tej rehabilitacji wymagają do końca życia, bo osoby niepełnosprawne, także te niepełnosprawne od urodzenia, czy gdy niepełnosprawność nabyli w okresie obowiązku edukacyjnego, mają pełne prawo do tego, żeby korzystać z tych świadczeń, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Często ta dostępność jest niewystarczająca. Stąd, tak jak mówię, pracujemy nad specjalnym produktem Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby ta dostępność rehabilitacji była dla nich ważna. Ale nie zmienia to faktu, że są także środowiska osób niepełnosprawnych, które wymagają rehabilitacji społecznej. Na przykład osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ja pytałam pana o szansę na zakończenie tego protestu. Tak jak mówię, mam kontakt z różnymi osobami niepełnosprawnymi. Potrzeby ich znamy. Wiemy, że są realne. Natomiast dlaczego zamiast dyskutować o rozwiązaniach, osoby zdecydowały się na protest w świetle kamer w holu Sejmu? No to jest pytanie do nich i do tych polityków, którzy ich tam przyprowadzili i którzy
w świetle tych kamer często tam się pokazują. Ja przypomnę, że taki protest już był kilka lat temu, nie w tej kadencji Sejmu, ale w poprzedniej. I wówczas politycy ówczesnej opozycji, dzisiaj partii rządzącej, również wspierały takie osoby. Cieszę się bardzo, że ten protest dał szansę na nagłośnienie problemów osób niepełnosprawnych. Przypomniał społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne, których często na co dzień nie widzimy, są wśród nas, wymagają naszego zainteresowania, wymagają naszego wsparcia. Więc tutaj to, co pani mówi, że chcemy, żeby jak najwięcej polityków, jak najszersze społeczeństwo było zainteresowane we wsparcie osób niepełnosprawnych, jest czymś oczywistym. A panie ministrze, proszę powiedzieć, bo to są deklaracje premiera, no, rzeczywiście są bardzo konkretne i jasne. Natomiast czy jest już, ja wiem, że to mało czasu minęło i to też, no, choć można powiedzieć, że sumy na poszczególną osobę nie są jakieś takie bardzo duże, ale jednak w skali całego kraju, w skali budżetu państwa, to na pewno będą bardzo znaczące środki, które zostaną przekazane chociażby na wyrównanie renty socjalnej z tą najniższą rentą z ZUS. Czy jest już stworzona taka wstępna mapa drogowa, kiedy no, te postulaty mogą stać się faktem? Oczywiście pan premier obiecał przedstawienie tej mapy drogowej w połowie maja, natomiast chciałem bardzo zdecydowanie potwierdzić, że prace trwają, że po spotkaniu premiera i minister Rafalskiej z protestującymi od razu odbyło się zebranie kierownictwa ministerstwa, że rozdzieliliśmy pracę, że w tej chwili ministrowie nad konkretnymi rozwiązaniami i ich zespoły pracują. Natomiast chciałem także powiedzieć, że przygotowując się do tego spotkania pana premiera z protestującymi, już wtedy ZUS poprosiliśmy o to, żeby zaczął szacować i skutki tego wyrównania renty socjalnej z rentą ZUS-owską i także, żeby zaczął przygotowywać informacje o tym, jakie działania są potrzebne, ile czasu potrzebuje, bo to ZUS wypłaca renty socjalne. I oczywiście to ZUS tutaj będzie tym wykonawcą tych działań, które pan premier zapowiedział. Czy te działania mogą stać się faktem, mogą wejść w życie jeszcze w tym roku? Chcemy, żeby to było jak najszybciej. Zastanawiamy się, kiedy to będzie możliwe. Zawsze jest także możliwość wyrównania, jeżeli okaże się, że ze względów technicznych pewne działania muszą wejść w konkretnym momencie. Proszę jeszcze powiedzieć, bo dzisiaj pan premier będzie też, no, można powiedzieć tak bardziej dokładnie i omawiał program Dostępność Plus. Ten program został już zapowiedziany na konwencji Prawa i Sprawiedliwości ponad tydzień temu, ale wśród tych elementów, które tworzą program Dostępność Plus, są też elementy, które dotyczą wprost osób niepełnosprawnych. To duża suma na ten program będzie przekazana, bo 23 miliardy złotych. Jak z tego programu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne? Bardzo ważny program, bardzo korzystny dla osób niepełnosprawnych. Od początku uczestniczymy w przygotowaniu tego programu i on się zaczął od definiowania potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast ponieważ niesamodzielność związana z niepełnosprawnością często dotyka także innych osób, w każdym momencie naszego życia nagle z osoby sprawnej możemy się stać osobą, która potrzebuje pomocy i dla której różnego rodzaju bariery są przeszkodą nie do pokonania. Dlatego on jest rozszerzony i dlatego bardzo mi się podobało to, co pan premier mówił, że chce uczynić Polskę przyjazną dla wszystkich. Dla wszystkich i jak państwo wiedzą, są to osoby niepełnosprawne, ale często niepełnosprawność wynika z wieku, z choroby, z wypadku, więc to dobrze, że myślimy szerzej i że te doświadczenia osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o bariery, które istnieją w naszym społeczeństwie, że przenosimy także na inne środowiska. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Bardzo mi się też podoba, że ten program mówi o wszystkich barierach. Nie tylko o barierach fizycznych, ale także o dostępności usług, o dostępności produktów, o barierach prawnych, czy barierach świadomościowych. I uważam, że to jest, sfer życia, tak? Że to jest bardzo, bardzo ważne i to jest nowy element w polityce społecznej państwa. To jeszcze na koniec takie pytanie,
bo my mamy takie wrażenie, że jednak likwidowanie tych barier, szczególnie fizycznych, dotyczących poruszania się, ono trwa od bardzo wielu lat. No, z tego, co mówił pan premier, z tego, co pan mówi, to są jeszcze działania, które no, nie są wystarczające, nie doprowadziły do takiego efektu, który by wszyscy oczekiwali. Czy są jakoś oszacowane koszty stworzenia takich ułatwień w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w Polsce? Oczywiście bariery są trudne do oszacowania, bo wraz z jakością naszego życia, z postępem, który następuje, z jednej strony niektóre znikają, z drugiej strony inne się pojawiają, ale także chciałem przypomnieć, że mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mówimy o osobach, które są pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju, mają te same prawa, mają te same prawa korzystania z różnych dziedzin życia i oczywiście nawet kilka dni temu miałem środowisko osób niepełnosprawnych, które walczy o udostępnienie parków narodowych, szlaków turystycznych, bo turystyka także jest formą dla nich rehabilitacji, aktywizacji, korzystania z tych sfer życia, które chcemy, żeby dla wszystkich były dostępne. Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Pan minister Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rodziny i Polityki Społecznej, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.